chciałbym pogadać. Tak, ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę. Nie, nie, to nie jest kolejny film o youtuberze z depresją, nic z tych rzeczy. Prawdopodobnie będzie to najbardziej egoistyczny filmik w tym roku, więc... no, ostrzegam. Ten rok dla bardzo dużej większości z nas był beznadziejny. Nie wiem dlaczego, ale akurat dla mnie... nie. W tym roku zostałem dorosłym osobnikiem. Pełnoletni. Dalej jestem dzieciakiem, ale powiedzmy, że mam już dowód w swojej portfelu. Ten rok zaczął się dla mnie w kwietniu, w momencie, w którym miałem urodziny i w którym wyprowadziłem się, ponieważ w połowie kwietnia już mieszkałem w Poznaniu. Tłumacząc się, nie wybrnąłem dlatego, że mi mama wyrzuciła, albo nie potrafiłem żyć z rodziną. Oj, oj, oj. Gdybym mógł, to bym żył z mamą jak najdłużej. No ale wtedy nie wyszedłbym ze strefy komfortu. Strefa komfortu to jest to miejsce, gdzie jest ci wygodnie. Gdzie rozleniwiasz się. Gdy wychodzisz z niej i musisz żyć jak dorosły człowiek, sam sobie wypracować, sam sobie ugotować i w ogóle, nagle się okazuje, że to życie jest troszeczkę inne. I nawet życie youtubera staje się zupełnie inne. I mimo, że mieszkam z Danielem, nie mieszkam zupełnie sam, dalej jednak czuję, że mieszkam sam. Ale nie dlatego, że Daniel jest duchem albo robi coś źle. Bo pomimo tego, że mieszkam z Danielem w jednym domu, to jednak mamy troszeczkę zupełnie inne życie. Robimy tak naprawdę wszystko osobno, mieszkając razem. No ale moje urodziny i wyprowadzka to nie było wszystko. W momencie, w którym się tutaj wprowadziłem, przygarnąłem sobie kota. Poszedłem sobie pewnego dnia do schroniska o godzinie 16, dwie godziny przed zamknięciem, i wchodzę sobie do takiego ogrodzenia, gdzie było 20 kociaków, wszystkie biegały, jedne sobie się ukrywały, jedne jadły. I widzę tego jednego ziomeczka, który podchodzi do mnie, przytula się do moich nóg, daje się wziąć na ręce i normalnie tak bardzo charakterystycznie miał. I tak oto, drogie dzieci, poznałem waszego tatę. Znaczy, psi. Na początku dogadać się było ciężko, przez całe swoje życie miałem tylko i wyłącznie psy. Nagle miałem kota. Ponieważ kot jest wredny, jest złośliwy, jest samolubny i przychodzi do ciebie tylko wtedy, kiedy chce miziania, a nie, że ty chcesz ją pomiziać. Po wielu trudach się jakoś dogadaliśmy. Prócz tego, że przegrałem ją wczoraj w szachy. Z dziadkiem. Nice. No po prostu już nie mam kota. Żartowałem. Po prostu psi została na tydzień u dziadków przez święta oraz przez Sylwestra. Odbierają... za rok. W sensie, że za dwa dni. Naprawdę jest jej tam dobrze u babci? Nie krzyczcie tam. Po przeprowadzce tutaj zmieniłem swój kanał. Przestałem nagrywać to, co teraz oglądacie, a zacząłem komentować seriale, których nie obejrzycie jutro, w niedzielę. Ponieważ nie chcę. Ma na myśli to, że nie zdążyłem po prostu, ponieważ jutro usiadę na Sylwestra i jestem w domu na jeden dzień, żeby nagrać tego vloga. Zmieniłem zupełnie swój content. Nagle przestałem pokazywać tak dużo siebie i zacząłem pokazywać seriale, które komentowałem. Zacząłem wrzucać o wiele rzadziej filmy, ponieważ tylko i wyłącznie raz lub dwa w tygodniu. To była dobra i zła decyzja. Na pewno w większej części dobra dla mnie. Dzięki temu mój kanał rozwijał się 20 razy szybciej. Poleciałem na fali, wydaje mi się, że dalej lecę i nie narzekam na oglądalność. Ale faktycznie się czegoś wyrzekłem. Wyrzekłem się kontaktu z wami. W momencie, w którym zmieniłem swój content, także zamknąłem swoją grupę, która miała ponad 85 tysięcy ludzi. Nie wiem, czy zauważyłeś lub nie zauważyłaś, ale mamy nową grupę. A zapraszam cię bardzo serdecznie do opisu na dole. Tam też wszystko wyjaśniłem, jeżeli chodzi o nową grupę. I dlaczego to ona jest wspaniała. Nie zrozumcie mnie źle. Ja naprawdę lubię w pewnym sensie nagrywać te seriale. W sensie, że lubię nagrywać te filmy, ale nie lubię oglądać seriali. Ale jest mi naprawdę źle, że nie byłem w stanie się zmotywować do tego, aby na moim drugim kanale, który mam, nie nagrywać dalej filmów, które kiedyś nagrywałem. A mogłem to robić. Nastąpił moment wakacji w tym roku. I to był jeden z moich gorszych okresów w życiu. O dziwo. Oczywiście w pewnej części, ponieważ to, jak wyjechałem na 10 dni do Brighton wraz z Dezym i spędziliśmy naprawdę fajny czas, to tego mi nikt nie zabierze. Ale na pewno ja sobie zabrałem trochę przyjemności z życia swoimi kompleksami. Oh Jesus, ponieważ byłem naprawdę zakompleksioną osobą. Dalej jestem, ale już sobie z tym radzę, ponieważ przede wszystkim zmieniam swoje życie, ale o tym później. Mimo, że się śmiałem, że tak ohoho, po pracy dywera to można troszeczkę przytyć. No, i się przytyło. I tu już nawet nie chodziło o wizualność. To bardziej chodziło o to, co się miało w głowie. Jak wielu rzeczy się nie chciało robić, ponieważ o nie wypada, ponieważ źle będę wyglądał, bo coś takiego. Trochę przeskoczę. Ponieważ w październiku postanowiłem zupełnie zmienić swoje życie. Mówię o tym roku. Zacząłem się ruszać. Przestałem pić jakiekolwiek inne napoje niż woda. Zacząłem jeść zdrowo. No i zacząłem się jeszcze 20 razy więcej ruszać. I tak to się teraz potoczyło, że jestem w tym momencie w stanie wygodnie i swobodnie z wami o tym rozmawiać. Ponieważ wiem, że już za 2-3 miesiące też będę w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o mój rozwój wizualny. Wspomniałem przed chwilą o wakacjach w Brighton wraz z Dezym. Z tym właśnie Dezym bardzo mój kontakt się uiścił. Ponieważ gdy wyszła gra Overwatch, ojoj.
Ojoj, dużo życia się zmarnowało. I to właśnie przez Dezego, więc w tym roku moją grą roku jest Overwatch, ponieważ grałem tylko i wyłącznie w nią. W zasadzie. Przed 2015 grałem tylko w LoL'a, w 2015 tylko i wyłącznie w CS'a, cały rok, a teraz aktualnie tylko i wyłącznie w Overwatcha. I Chryste Panie, Adam, tak samo jak nie mam zupełnie pojęcia, kiedy ja mam czas na te wszystkie seriale, które oglądam. Na pewno obejrzałem już chyba wszystko, co jest dobre. No i tak sobie żyłem powoli. Wbiłem sobie po drodze milion subskrypcji na YouTubie. To dla mnie było w ogóle no niesamowitym momentem. Wtedy akurat tak życie mi pędziło, ponieważ ewidentnie ten rok przeleciał mi strasznie szybko, że nawet nie byłem w stanie się zatrzymać i powiedzieć wow. Milion subskrypcji. Dopiero teraz, kiedy jest grudzień, a w sumie już 31 grudnia, to jest taki moment, że raz, że rodzinny, to jeszcze taki na zastanowienie się. Przytruchtał szybciutko czas na to, aby polecieć sobie do Stanów. Ojoj, przychodzą mi łzy do oczu za każdym razem, jak wspominam sobie Stany. Nie chcę się powtarzać, ale tak. To było przemagiczne miejsce. Przewspaniałe miejsce. Miejsce, w którym kiedyś na pewno będę żył. Nie teraz, ponieważ teraz mam bardzo kochającą mnie rodzinę, zajebistych przyjaciół oraz fajne życie, ale jeżeli tu się coś popsuje, to lecę tu. Tam. Powiem wam, że już mam plany na 2017, nawet jeżeli chodzi o Stany, ale o nich opowiem później we filmie. Na razie ten rok. Nie wiem, jak wielu z was jest na tyle spostrzegawczy, albo po prostu to obserwuje, ale także zmieniłem sobie środowisko, jeżeli chodzi o youtuberów. Zrezygnowałem ze znajomości, przyjaźni z wieloma ludźmi w tym roku. Odciąłem się zupełnie od Karolka przez różnicę zdań oraz charakterów. Odciąłem się od Stewarta oraz Marcina Dubiela, także z bardzo podobnych powodów. Nie po drodze nam było z tymi ludźmi, ale ja nie trzymam żadnego żalu do żadnego z nich. Po prostu out. Muszę także oznajmić, ponieważ to było publiczne. Nie mówię tutaj w ogóle wam o większości moich prywatnych rzeczy, ponieważ są one moje. Są prywatne, bardzo nie są jej prywatność. Ogólnie jestem dosyć prywatnym człowiekiem, o dziwo. Zerwałem prawie 2-letni związek z moją dziewczyną. Marto. Stało się to dosyć niedawno, ponieważ na początku grudnia, więc nie mówiłem tego nigdzie publicznie, bo w sumie po co. Ale skoro robimy sobie takie wielkie podsumowanie, to oznajmiam, że nie jestem z Martą. Ale oszczędzając domówień i jakiejkolwiek krytyki w stronę moją albo Marty, proszę nie. Proszę nie. Ognisko się zgasiło. Nikt nie rzucał tam liści, więc po prostu się zgasiło. Nie każdy związek musi się kończyć pobiciem, zdradą lub innymi koszmarnymi rzeczami. W tym roku także postanowiłem zapuścić sobie włosy. I powiem wam, że to jest challenge. Ponieważ one nie wyglądają tak jak chcę, ale będą tak wyglądać. W sensie tak jak chcę. Więc dlatego moje ostatnie włosy faktycznie mogą być dla niektórych troszeczkę takie mylące. Adam, co ty kurwa robisz z tymi włosami? I gdy tak przychodzi do tego roku, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a, to w sumie można by to skrócić dosyć prężnie. Może bym tak opowiadał, co ja tego tutaj nie zrobiłem, bo to zrobiłem, ale ja po prostu śmiałem się z seriali w tym roku. I wcale nie jest mi z tym źle. No oprócz tego, że zobaczyłem rzeczy, których nie chciałem widzieć. Jeżeli chodzi o to, co będę robił od jutra, to przede wszystkim zostaję Jaroszem. Tak, proszę państwa. Ten pan, którego widzicie, ten Adam, przestaje jeść mięso oraz wszystko, co ma w sobie mleko. No się na razie nie wytłumaczę, dlaczego tak. Ale wytłumaczę to może na Q&A, więc zachowajcie pytanie. Także od jutra będę nagrywał już normalnie filmy na moim drugim kanale. Te, które kiedyś nagrywałem, a które przestałem przez seriale. Wracam z tymi beznadziejnymi filmami. W 2017 także wyprowadzam się do Gdyni. Prawdopodobnie w połowie kwietnia będę już mieszkał w najlepszym mieście w Polsce. W Gdyni. Tam, gdzie jest moje miejsce. I moja rodzina. I moje psiaki. I moi przyjaciele. Gdybym miał wam walnąć taką krótką recenzję Poznania, to po prostu mi się tutaj nie podoba. Jest to nie mój klimat. Nie lubię dużych, ciśnionych miejsc i takiego szalonego życia. Ja już bym w sumie to wybudował dom i postawił drzewo. W 2017 także przygarnę sobie psa. No bo się pewnie chcesz sobie kupować i się nie będziesz nim zajmował i w ogóle go wyrzucisz potem do lasu. No oczywiście, że kurwa nie. Będę chciał sobie przygarnąć psiaka, którego będzie chciał oddać rodzina, która nie ma co z nim zrobić. Ewentualnie pójdę po prostu do schroniska. Chcę raczej przygarnąć małego psiaka, ponieważ nie jestem wyszkolony w tym, aby leczyć traumy z poprzednich właścicieli. Wiem, że takie psy się potem najbardziej wiążą, ale po prostu czuję się nie na siłach ze swoją pracą i ze swoim typem życia, aby móc zmieniać psa. Chyba, że do czasu, kiedy przygarnę takiego psiaka, się tego nauczę. Ponieważ słuchajcie, chciałbym zostać weterynarzem. Ja wiem, że ktoś może się ze mnie właśnie w tym momencie śmiać,
Aczkolwiek no youtuberem nie zostanę do końca życia. Może pociągnę jeszcze kilka lat, ale jednak coś chciałbym robić w życiu, co by sprawiało mi przyjemność. A uwielbiam zwierzaki. I naprawdę od kilku miesięcy poważnie się nad tym zastanawiam. Więc postanawiam wrócić do codziennej szkoły, dopiero od kolejnego roku szkolnego i zostanę weterynarzem. Mam także wiele planów, gdy przychodzi do kwestii mojego prywatnego życia, o czym wam nie powiem, i w sumie to będę powoli kończył. Ale chcę zakończyć ten odcinek dwoma pytaniami. Pierwsze to jest takie, jakie ty masz plany na ten nowy rok? Jak ci on minął? Możesz się rozgadać, a możesz nie? Komentarze są dla ciebie. A dwa, to zapomniałem. A no właśnie, zostawiam dla was quiz. Zupełny quiz, formularz, jak to tam wolicie. Który możecie wypełniać jak chcecie, możecie pomijać trudne pytania, możecie sobie robić ze mnie bekę, spoko, no zgaduję, że takie będą te wypełnienia. Ale jednak zależy mi na waszej od serduszka opinii na temat mnie samego. Co wam we mnie przeszkadza, jeżeli chodzi o youtubera? No to, że mam krzywe zęby, sorry. A właśnie, to też jest mój plan, będę zakładał sobie aparat na zęby w tym roku. W sensie jeszcze jeden dzień mamy ten rok, czyli mam na myśli 2017. Ale jeżeli możesz, to proszę wypełnić ten formularz, abym mógł się iść sobie dobrą stronę. Jak na razie życzę wam wesołego nowego roku, jeszcze lepszego i w stylu śmierci, jeżeli chodzi o aktorów i piosenkarzy i w ogóle. Trzymajcie się, jak zawsze wasz Adam. Cześć! Shooting star, leaping through the sky like a tiger.